Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym dziękczynnym odcinku chciałbym poruszyć temat dziękowania w języku hiszpańskim i ja też mam za co dziękować, dlatego że jest nas już ponad 10 tysięcy subskrybentów na YouTubie, dlatego chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście zainteresowani językiem hiszpańskim i jesteście zainteresowani kanałem Hablo Español. I możecie powiedzieć, no tak, ale temat dziękowania jest przecież bardzo prosty, bardzo łatwy. Wszyscy wiemy, jak dziękować w języku hiszpańskim, bo istnieje gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, wszystko jest jasne. Ale czy tak jest na pewno? No bo jak powiemy, że chcemy komuś podziękować, albo że chcemy złożyć komuś podziękowania, albo że jesteśmy komuś wdzięczni. To już nie jest aż takie proste i do tego jeszcze dochodzą do gry nasze wspaniałe zaimki. Dlatego mam nadzieję, że oprócz moich podziękowań dla Was też czegoś się w tym odcinku nauczymy. Ponadto my w języku polskim i w polskiej kulturze mamy dość specyficzny sposób dziękowania komuś, kiedy odmawiamy mu jednocześnie. Jest to dość niezrozumiałe dla Hiszpanów i tym też musimy się w tym odcinku zająć. Piękna pogoda, którą chwaliłem się niedawno na Instagramie i na Facebooku, a propos Instagrama i Facebooka, to linki do nich są w opisie, jest już na północy, czyli w Las Palmas, niemożliwa do osiągnięcia. To znaczy, że mamy teraz sztorm, jest wszystko mokre i wszystko zachmurzone. Dlatego, żeby złapać kilka promieni słońca, musiałem się udać, jak widzicie, na pustynię. Na szczęście ta pustynia nie jest aż tak daleko od domu, jest to mniej więcej 50-60 km, czyli godzina drogi autobusem, a zatem na tę pustynię można się w łatwy sposób udać. Mówiąc pustynia, może przesadzam, bo nie jest to pustynia, a są to wydmy. Jak widzicie zresztą za mną, wydmy w Maspalomas, ale o tym porozmawiamy na końcu, zawsze w tym segmencie, kiedy mówię, gdzie nagrywałem odcinek. Na razie powiem Wam tylko, że Dunas de Maspalomas, czyli wydmy w Maspalomas, a raczej przy Maspalomas, są jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc naturystycznych na Gran Canaria. Jest to taka wielka plaża nudystów. No jako, że jest tutaj wiele wydm, można się ukryć i tam swobodnie pobaraszkować. Ale nie martwcie się, w tym odcinku nie będę mojej przynajmniej nagości pokazywał. Nie jestem odpowiedzialny za to, co będzie się działo za mną, bo i tak YouTube wydaje mi się, że na to by mi nie pozwolił. Z tymi podziękowaniami w języku hiszpańskim sprawa jest pozornie bardzo prosta, no bo mamy gracias, czyli dziękuję. Ale samo gracias nie znaczy wcale, że jest to czasownik. Nie jest to, że ja dziękuję, tak jak my mówimy w języku polskim. Dlatego moi uczniowie, nawet bardziej zaawansowani, kiedy widzą w różnych tekstach czy też wypowiedziach słowo dar las gracias, albo tengo que darle las gracias, tengo que darle las gracias, gubią się. Bo nie jarzą, że jedno gracias z tym dar może funkcjonować. A znaczy to po prostu dawać dzięki, dosłownie, jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć. Czyli tengo que darle las gracias, tengo que darle las gracias, będzie znaczyło muszę jemu, jej podziękować, lub też panu, pani podziękować. A zatem dać panu, pani dzięki, dosłownie. Ale skąd się to wszystko wzięło? Dlaczego musimy dawać komuś dzięki? Dar las gracias. Otóż wzięło się to już z łaciny, tylko że w łacinie się nie dawało podziękowań, a się je robiło. Pochodzi to gracias od gratias agere. Gratias agere, czyli dawanie podziękowań, dosłownie, jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć. Ale samo słowo gracias jest przecież liczbą mnogą. Jest to liczba mnoga od słowa gracia. La gracia, czyli wdzięk. Wdzięk jest bardzo mocno połączony z dziękowaniem, tak samo w języku polskim zresztą i nie tylko, tak samo było w łacinie, tak samo było w języku starogreckim, o czym zaraz się przekonamy. Już od starożytności posiadanie wdzięku i dziękowanie komuś było bardzo bliskie etymologicznie. Były to tak naprawdę te same słowa, kognaty pochodzące od tego samego źródło słowu. Widać to już w języku starogreckim, gdzie słowo charis oznacza wdzięk. I eucharisteo, jeszcze z tym przed imkiem eu, który oznacza dobry, dobrze, znaczy dobry wdzięk dawać komuś, czyli dziękować. I to przeszło do języka nowogreckiego, gdzie mówi się evcharisto, czyli dziękuję. W mitologii greckiej istniały nawet trzy boginie odpowiedzialne za ten charis, czyli za wdzięk. Boginie wdzięku, piękna i sztuki. Były to charyty, po naszemu charites po grecku, i one w rzymskiej mitologii miały swoje odpowiedniczki, też trzy gracje, czyli gratie po łacinie.
I też gratias agere, to co już wspominałem przed chwilą, czyli dawanie komuś podziękowań, jest z wdziękiem bardzo mocno związane i to zostało tak naprawdę też w języku hiszpańskim, dlatego że gracias, las gracias, dar las gracias, czyli dziękować komuś, jest bardzo mocno połączone z la gracia, czyli między innymi wdzięk. To samo zresztą dzieje się w języku polskim, no bo wdzięk, czy bycie wdzięcznym, czy też dziękowanie jest etymologicznie bardzo, bardzo sobie bliskie. A zatem pamiętajmy, że w języku hiszpańskim podziękowania się daje, nie robi tak jak w łacinie, czyli nie hacer, a dar las gracias. Dar las gracias. I jeśli komuś powiemy muchas gracias, on może nam odpowiedzieć no tienes que darlas, no tienes que darlas. I w tym momencie Polacy też często zastanawiają się, zwłaszcza na podstawowym poziomie, o co chodzi. Rozumieją de nada, czyli że nie ma za co, ale no tienes que darlas, o co chodzi, co mam mu dawać albo nie dawać. I tu właśnie chodzi o to las gracias. No tienes que darlas, czyli no tienes que dar las gracias. Nie musisz dziękować, czyli nie ma za co, inaczej powiedziane. Jeśli chodzi o podziękowania, to są one bardzo popularne w Hiszpanii, w języku hiszpańskim, w hiszpańskiej kulturze i nawet mnie się zdarzyło tak przynajmniej parę razy, kiedy wchodziłem do baru, nie konsumując tam niczego, tylko chciałem skorzystać z toalety i barmani byli tak mili, że użyczyli mi dostępu do toalety. Wychodząc mówiłem muchas gracias albo gracias, a oni powiedzieli gracias a ti, czyli dziękuję tobie. Tak jakby mnie dziękowali za to, że przyszedłem i tylko skorzystałem z ich toalety. U nas byłoby to raczej niemożliwe, żeby tak często mówić gracias a ti, a Hiszpanie bardzo często mówią gracias a ti, czyli dziękuję tobie, nawet w sytuacjach, kiedy to my mamy wyłączny powód, żeby im dziękować, to oni i tak w odpowiedzi zamiast de nada powiedzą gracias a ti albo gracias a vosotros. Tak jak już wspominaliśmy, dawanie podziękowań wymaga od nas użycia poprawnego zaimków hiszpańskich. I oczywiście tutaj dajemy podziękowania komu czemu, czyli używamy tych celownikowych zaimków, a zatem zaimków dopełnienia dalszego. Powiemy darle las gracias, czyli dać komuś, dać jemu jej podziękowania, albo na przykład Silvia es maleducada, ni siquiera me ha dado las gracias, czyli Silvia jest źle wychowana, niedobrze wychowana, nawet nie dała mi podziękowań dosłownie, nawet mi nie podziękowała. Co zaś znaczy liczba pojedyncza od gracias? No oprócz tego, że wdzięk to jeszcze urok, elegancja, postawa piękna, czyli coś, co niesie radość dla oka, czy też ogólnie, jest to również bardzo blisko spokrewnione ze słowem gracioso. Gracioso, czyli zabawny, coś, co niesie radość. Jeśli coś nas bawi, możemy powiedzieć a que gracioso, a que gracioso. Ale jeśli jakiś żart na przykład nas nie śmieszy, możemy powiedzieć eso tiene poca gracia, eso tiene poca gracia, czyli ma to mało radości, niesie to mało uroku ze sobą, nie jest to po prostu śmieszne. Ze słowem gracia oczywiście kojarzy się nam też przeczenie, czyli po hiszpańsku desgracia. Desgracia, la desgracia, czyli brak gracji, brak uroku, brak wdzięku lub też nieszczęście. Możemy powiedzieć por desgracia, czyli na nieszczęście, nieszczęśliwie. Na przykład por desgracia tengo que volver a casa, por desgracia tengo que volver a casa, czyli nieszczęśliwie, niestety, muszę wracać do domu. I tutaj musimy uważać, bo nie można tego niestety zamienić na pozytyw i nie można powiedzieć por gracia. Por gracia na szczęście niestety nie funkcjonuje, nie działa. Musimy, jeśli chcemy powiedzieć na szczęście, powiedzieć afortunadamente, afortunadamente albo coś w tym stylu, a nie por gracia. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś zrobiliśmy dzięki komuś, też użyjemy słowa gracias. I na przykład, jeśli chcemy komuś podziękować za jego pomoc, możemy powiedzieć lo he hecho gracias a él. Lo he hecho gracias a él, czyli zrobiłem to dzięki niemu. Dokonałem tego dzięki niemu. Gracias a zawsze będzie się tutaj łączyło w tym znaczeniu z przyimkiem a. Ponadto, tak jak w języku polskim, możemy komuś podziękować z wyprzedzeniem. Podziękować komuś za coś, co ma dopiero zrobić i zwykle spotyka się to w oficjalnych wiadomościach, w oficjalnych listach czy mailach. I po hiszpańsku jest to gracias de antemano. Gracias de antemano, czyli dziękuję z góry, dziękuję z wyprzedzeniem. I jest to bardzo częsty sposób kończenia jakiegoś oficjalnego listu, gdzie chcemy komuś podziękować za to, co ma dla nas zrobić.
Istnieje również w języku hiszpańskim coś bardzo podobnego do naszego polskiego powiedzenia dzięki Bogu i po hiszpańsku jest to gracias a Dios. Jest to bardzo często używane na Kanarach i też w Ameryce Łacińskiej, być może w Hiszpanii kontynentalnej teraz już trochę mniej, no ale też często i to nie tylko przez wierzące osoby, jest to po prostu powiedzenie na szczęście coś się dzieje, na szczęście coś się stało. Tutaj na Kanarach, jeśli kogoś zapytamy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Możemy usłyszeć, sí, gracias a Dios, todo bien. Sí, gracias a Dios, todo bien. Czyli tak, dzięki Bogu, wszystko dobrze, na pytanie, jak się masz. Będąc na pustyni, prawdopodobnie z odwodnienia zapomniałem wam wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której wspomniałem na początku i chciałbym ją poruszyć jeszcze w tym odcinku, dlatego muszę to teraz dograć, ale jeszcze jestem cały czas w Mas Palomas. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy my Polacy chcemy komuś grzecznie czegoś odmówić i mówimy po prostu często dziękuję, nie dodając nie dziękuję, czyli nie dodając tego przeczenia. Jest to dla Hiszpanów dość niezrozumiałe i jeśli ktoś nas pyta w sklepie na przykład, czy chcemy torebkę, siatkę taką plastikową, quiere una bolsita, quiere una bolsita, nie możemy powiedzieć gracias. U nas zależy to od tonu, jeśli powiemy dziękuję, to znaczy i ta ekspedientka zrozumie, że tej bolsity nie chcemy, że nie chcemy tej plastikowej torebki. Ale jeśli w Hiszpanii powiemy samo gracias, to ona najprawdopodobniej nam ją da. Nie wyczuje tego po samym tonie, że my tej torebki nie chcemy. Musimy powiedzieć w takiej sytuacji no gracias, no gracias. I tak samo jak ktoś nam coś proponuje, na przykład chcesz ciasteczko, quieres una galleta, quieres una galleta. No, gracias, no, gracias, no, mucha gracias, ale nigdy gracias. Bo jeśli powiemy tylko gracias, to będzie to dość niezrozumiałe. Ze słowami gracias i gracia łączy się bardzo słowo agradecer. Agradecer, czyli być wdzięcznym za coś. I w języku hiszpańskim ma to formę aktywną. Ale tutaj też, uwaga, musimy użyć tych celownikowych zaimków, czyli jestem wdzięczny komu czemu. Na przykład, le agradezco su ayuda a mi hermano. Le agradezco su ayuda a mi hermano, czyli jestem wdzięczny za jego pomoc mojemu bratu. Albo inaczej, mi hermano me ha ayudado mucho. Mi hermano me ha ayudado mucho, czyli mój brat bardzo mi pomógł. Se lo agradezco, czyli jemu za to, se lo agradezco, jemu za to jestem wdzięczny. I tutaj musimy użyć obu zaimków, no bo zamieniamy na zaimki obie części zdania. Nie dość, że mojemu bratu na se, jest to oczywiście le, które się zamienia w se, żeby uniknąć kakofonii, i lo, czyli to. Te pomoc. Se lo agradezco. Albo w trochę bardziej skomplikowanej składni. Si pudiera hacerlo por mi, se lo agradecería. Si pudiera hacerlo por mi, se lo agradecería. Czyli jeśli mógłby pan to dla mnie zrobić, albo pani dla mnie zrobić, bardzo byłbym panu, pani wdzięczny za to. Se lo agradecería. Oczywiście można tak powiedzieć też o trzeciej osobie, nie panu, o pani, tylko o niej lub o nim. Czyli jeśli on by to dla mnie zrobił, to byłbym mu bardzo wdzięczny za to. Oprócz formy agradecer, czyli być wdzięcznym, ale aktywnie, nie tak jak po polsku, bo my mówimy jestem wdzięczny z użyciem tego posiłkowego słowa być. Tutaj agradecer ma formę aktywną, ale również istnieje agradecido, imię słów agradecido, czyli być wdzięcznym, dosłownie. I teraz agradecido można zarówno być z estar, jak i ser, czyli to, czym zajmowaliśmy się w ostatnich odcinkach. I jaka jest różnica pomiędzy estar agradecido a ser agradecido? Jak już się pewnie domyślacie, to estar jest trochę przejściowe, trochę konkretne, dla danej sytuacji zarezerwowane, a ser agradecido jest to czyjaś cecha. Czyli jeśli powiemy estoy agradecido por lo que has hecho por mi, estoy agradecido por lo que has hecho por mi, to znaczy jestem wdzięczny za to, co zrobiłeś dla mnie. Jestem wdzięczny za tę konkretną sytuację, chcę ci podziękować w ten sposób, odczuwam wdzięczność w stosunku do ciebie za tę konkretną sytuację, kiedy na przykład mi pomogłeś. Ale jeśli powiem soy agradecido na przykład por vivir en una isla así, soy agradecido por vivir en una isla así, to znaczy, że jestem zawsze wdzięczny za to, że żyję na takiej wyspie. I to jest prawdą, jestem wdzięczny za to, że nawet kiedy jest zima, mogę zjechać na południe, na pustynię i mam czyste promienie słońca, które oświetlają moją teraz już trochę różową twarz.
A zatem pamiętajcie, że estar agradecido jest tymczasowe, jest konkretne dla danej rzeczy, kiedy chcemy komuś podziękować i kiedy jesteśmy wdzięczni w stosunku do kogoś za coś, co dla nas zrobił, a ser agradecido jest naszą cechą, czyli jeśli potrafimy codziennością się cieszyć i być za tę codzienność wdzięcznymi. Z dziękowaniem i byciem wdzięcznym łączy się również słowo gratitud. La gratitud, czyli wdzięczność. Właśnie. I mogę powiedzieć na przykład: mis patrones me ayudan muchísimo. Por eso siento mucha gratitud. Mis patrones me ayudan muchísimo y por eso siento mucha gratitud. Czyli moi patroni bardzo mnie wspomagają, bardzo mi pomagają i za to czuję dużą wdzięczność. Czuję dużo wdzięczności. Mucha gratitud. I jest to prawdą. Jest to prawdą, że siento mucha gratitud, albo inaczej os lo agradezco un montón, os lo agradezco un montón, czyli jestem za to, za tę pomoc, za to wsparcie, wam wdzięczny bardzo. I też wszystkim subskrybentom chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować, os lo agradezco un montón también, os lo agradezco un montón también, czyli też jestem wam bardzo wdzięczny. Siento muchísima gratitud, czyli czuję bardzo, bardzo dużo wdzięczności. A zatem ja wam już dziękuję. Jest to koniec odcinka. Na koniec, jak zawsze, pokażę wam dogłębniej, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jak już wiecie, jestem na pustyni, na diunach, na wydmach, jak to się po polsku bardziej nazywa, przy Mas Palomas i tak to mniej więcej wygląda. Wygląda jak pustynia, ale nie martwcie się, tam już jest ocean. Tak to wygląda, zobaczcie, że tutaj już jest morze, tutaj już jest ocean, właściwie powinienem powiedzieć, a tam, zaraz za mną, jest ta pustynia, są te wydmy, gdzie nagrywałem odcinek. Dziękuję wam zatem raz jeszcze, dziękuję wam za to, że jesteście, że oglądacie nie tylko ten odcinek, ale też wszystkie inne. Dziękuję wam, że jest nas już ponad 10 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to też będę wam wdzięczny, jeśli zostawicie komentarz i jeśli dacie łapkę w górę. I tym podziękowaniem chcę was jeszcze raz pozdrowić i pożegnać stąd z Mas Palomas. Wy jeszcze nie uciekajcie, bo musicie zobaczyć moich patronów, którym jestem też bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję. Muchas gracias. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Tak jak już mówiłem wcześniej, os lo agradezco un montón, os lo agradezco un montón, czyli jestem wam bardzo wdzięczny. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby mieć stały dostęp do nowych, świeżych materiałów do nauki języka hiszpańskiego. A jeszcze lepiej będzie, jak przyciśniecie ten mały dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o tym, kiedy wstawię nowy filmik. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.